Hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Medieval 2 Total War. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tu ostatnio działaliśmy? Otóż tak, udało nam się zająć Wilno. Zerknijmy tutaj. Dobra, tu mamy naszą armię, ale trzeba będzie rozbudować to miasto, żeby móc uzupełnić tutaj straty. Pytanie, ile nam by to zajęło? Około 4 tur. Wiecie co, to sobie na razie podarujmy, zbudujmy tutaj drewniany zamek. Bo jednak będę... Uzupełnienie straty jest troszkę ważniejsze. Zobaczmy jeszcze tylko... głównie tutaj ta armia mnie interesuje. Dobra, i tak... Wiecie co, dobra, niech się to tu zrobi. Bo i tak trzeba będzie wysłać oddziały do uzupełnienia. Więc te... I było po 40, nie? Więc tak. To. Te oddziały ruszają do Halicza. Tak jest. Dobra, na razie ta armia tutaj będzie stacjonować, aż tutaj się co nieco na mnie rozwinie garnizon. Więc tak, tu musimy czekać, aż miasto się rozbuduje. Wiecie co? A nie, oni tu mają przeszkolenie, dobra. Tutaj też mamy przeszkolenie. Znaczy wyposażenie ich po prostu w nowy sprzęt. Okej. Teraz tak, gdzie jest nasz tutaj dyplomata? On tu szuka Hiszpanów. Dobra, myślę, że możemy zakończyć tą turę, no i zobaczymy, co się tutaj ciekawego nam wydarzy. Muszę nasłuchiwać, kiedy nagrywam. No dobra, spoko. Może sojusz? Okej. Okay. No to ładnie, dogadaliśmy się z Rusią. Nie dołączyłem się, nie przyłączyłem się do krucjaty. Trudno. Okej, sojusze ładnie się rozwijają w Europie. Dogadajmy się z nimi. Bardzo ładnie. Dobra, wiem, że niektórzy z was będą za chwilkę narzekać, że tyle sojuszy nawiązuje. Ale no cóż, skoro jest okazja, to czemu nie korzystać? Dobra, ty kolego, udasz mi się tu. Dogadamy się z Sycylią. Jeszcze. Teraz. Co teraz? Tu mamy OK. Wyjdziecie do Halicza. Wiesz co, ty koleś, weź na swoją armię i strupaj tych tu, przynajmniej ich odsuń od zamku. Dobra, tu musimy uzupełnić straty. Tu się wszystko ładnie nam rozbudowuje. Jak tu nasz Toruń, Kraków. No spokojnie, wszystko się ładnie tutaj toczy. Słuchajcie, nagrywając to czekam na kolesia, który ma przyjść do mnie do domu, do filtrów. Serwisant. Ma tam coś wymienić. Okej, ładnie. Tak więc może się zdarzyć, nie wiem czy w ciągu tego, czy w ciągu następnego odcinka, że będzie cięcie. Ale na pewno wam jeszcze powiem o tym. Tak więc na razie gramy. Po prostu nie chcę tracić czasu, no. Bo bym musiał na typa czekać, nie wiem czy on przyjdzie teraz za 5 minut, czy przyjdzie za godzinę. Dobra, to mamy stajnie. Dobra, budujemy. Budujemy, co mni tam. Okej. Tu nasze oddziały. Wrocław. No nic. 3,5% na turę. No dobra. Zerknijmy sobie tu. Mamy 1130 rok. Mamy najlepsze relacje z papieżem, co jest dosyć istotne. Mamy 66%, no nie jest źle.
Jak tu? Tylko 4, ojoj. Okej. No spoko, dobra. Wytu do Halicza. Uzupełnić straty. Czym prędzej. Ty tu stoisz i na razie nawracasz, kolego. Dobra. Tu coś mamy. Myślę, że przydałoby się tam podjechać. No i jeszcze te Yasi trzeba byłoby zająć. Te kolego na razie tam. Chociaż nie wiem, czy nie zająć najpierw tego, bo tu jest Ruś. Jeśli oni by tak próbowali nam to zająć, no zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, dobra, dobra, jak tam nasz dyplomata? Okej, lecisz, Zbigniew. Dobra, kończmy turę. No i zobaczymy. Dobra, mamy raporciki. No. Na razie hajs jest, to mnie cieszy. Dobra, rozbudujmy to. Możemy też zamienić ten zamek w wioskę, ale... No nie, dobra, jak już jest zamek, to niech będzie. Kraków. O, tu możemy podszkolić naszych wojów. Dobra, balisty. Dobra, balisty na razie olejemy. Rozbudujmy sobie ogólnie miasto. Halicz. W Haliczu... Właśnie, to by się nam przydało. Dobra. Cieszę się, tylko tutaj uzupełnią straty. I te siły będą mogły powrócić. O, mamy tutaj nowych litewskich łuczników. Zrekrutujmy sobie ich. Już pójdą z tymi siłami z powrotem. W sumie tak właściwie to już byśmy mogli ich wysłać. Weźmiemy tych. Jeden ten oddział. Albo nie, dobra, poczekajmy na tych łuczników. Jak tu sytuacja? A, werbujmy tą jazdę strzelecką. Na razie i tak nic lepszego nie mamy. Dobra. Okej, okay, ty kolego, będziesz tu. Moglibyśmy się już też na Kijów wybrać. No, powiem szczerze, sporo roboty, sporo roboty. Kurde, 8 tur, żeby zająć Yasi. Dobra, kończmy. No i zobaczymy. No, Hajsior rośnie. Może nie jakoś rewelacyjnie, ale... Jak dla mnie jest okej. Okay. Sobie to rozbudujemy. Dobra, teraz tak. Możemy od razu kolejnych sobie zrekrutować. Bierzemy tak. Bierzemy was. A weźmy sobie tych też. Tu. Kierunek Wilno. A wy możecie... Dobra, czekacie tu. To jest bez sensu. Wysyłać wojska naprzeciw. Dobra. Okej, na razie... zakończmy. Mam nadzieję, że tamten kolej sobie idzie. Stoi. Chociaż nie wiem, czy w tej części jest to, że tej... No, że w postacie... No właśnie, tego się obawiałem. Gdzieś się chłopak zagubił po drodze. Nie no, muszę to... Muszę na to zwiększać... Zwracać większą uwagę. Po kolei stał przez dwie tury ostatnie. O, tutaj ładnie nam się to rozbudowało. Bierzemy się do roboty. Drogi, bardzo ważna rzecz. Raport rekrutacyjny. Sire, moving quietly. No. Orders, my king. Tam. Men, march. Tu jakieś patafiany stoją. Okej. Okay. Relacje z Francją polepszone. To mnie cieszy, jak najbardziej. Jak tam sytuacja? No mamy sporo sojuszników. Co jest dobrą wiadomością.
Jak najbardziej. Dobra, okej. Ty kolego. Okej, wykonałeś ruch, dobra. The car looking to establish new trade lanes, friend. Dobra, kończmy. Mamy drogi. W końcu. Bardzo dobrze. Templariusze chcielibyście u mnie osiedlić. 1000 hajsu by mnie to wyszło. Wiecie co, ja nauczony historycznymi doświadczeniami z krzyżakami odmawiam im. Dobra. Kataklizm. Alf Aleppo. Obecnie też jest tam kataklizm zwany wojną domową. Dobra, tu rozbudować drogi. Albo to rozbudujmy, dopóki mamy pieniądze. O, tu mamy włóczników. No, ale ci są lepsi. I tańsi. Ale jest ich mniej. No dobra, tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tu jeszcze moglibyśmy to rozbudować. Ale myślę, że to będzie nieco ważniejsze. Toruniu. Rozbudujmy Toruń. Tu mamy Wilno. No, hajs się troszkę kończyć zaczyna. Tu myślę, że kapliczka będzie istotna. Dobra. Te siły mi tam podciągnąć. Tych sobie zwerbujmy. I tych sobie zwerbujmy. Dobra. No i kończmy turę. Ten dyplomata znowu nie wykonał ruchu, nie? Czy wykonał? Oni chyba próbują mnie przekupić, ci Mediolańczycy. Kurde, przejęli to. Joannici, nie ma żadnych zakonów rycerskich mi tutaj. A tak, obcego skubańca. Ready to trade. Dobra tam. Ty tam handluj, koleś, lepiej. Cinko z hajsem, cinko z hajsem. Bardzo niedobrze. Sire. Dobra. Tu jest jakiś Radosław. God is with you, noble one, as are we. Dobra, w takim razie ruszamy na Jasy. Tylko teraz tak. Ta, ty kolego. Połączcie się. Ruszacie tu. Honor and courage, soldiers. Yes. Ty też tu. Very good, Lord. Chociaż nie wiem, czy będziesz tam szybciej. A to się okaże. Dobra. Dobra, co my tu mamy? Umarł kardynał, ale to mediolański. Dobra. Okej. Okay. Jak tam Wrocław? Dalej się jeszcze nie rozbudował. Dobra, kończmy turę. Kurde, przekupił nas skubany. Trudno. Myślę, że przeżyjemy. No niestety. Ojojoj. O, Kraków się jeszcze bardziej rozrasta. Dobra wiadomość. O, dziecko się urodziło. Zobaczmy sobie drzewo. A, to jest ich dziecko. Gertruda. Boże, kto wymyśla takie imiona dla dzieci? O, temu żona zmarła. Ona już ma 55 lat. Szkoda, że nie pisze, ile ona miała. Judith. Królowa nie żyje. Smutno. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, mniejsza z tym. Relacje polepszone z Hiszpanią. Armia ruszać. Sire. Szpieg też. Dobra, trochę nam to wszystko pozajmuje czasu. Dobra, lećmy dalej. Na szczęście na razie nie mamy zbyt wielu. O, Turcy przyszli.
Ciekawe co chcą. Dobra. Dobra, jakiś koleś przypisał jakąś książkę czy coś. O alchemii. Mniejsza z tym. Możecie sobie otoczyć czytać, jeśli chcecie. Mnie to raczej mało interesuje. Znaczy, nie chcę poświęcać temu zbyt wielkiej uwagi. Tutaj drogi ulepszyć. Halicz. To. Chociaż czekajmy. Bo w Toruniu zbudujemy sobie port. Dobra, tu jakaś szwabska flota. To niedobrze. Okej, relacje się poprawiają z wieloma państwami. Ty tutaj podchodzisz. Co oni mi to oferują? No, w sumie nawet dobrze, że chyba tego nie zrobimy, bo dostałbym dodatkowo oddziały wojska. Tego nie chcę, bo na razie wojska mamy nawet i za dużo. Strasznie to jest wszystko kosztowne. Dobra. Okej, na razie kończmy turę. No, ten koleś tam sobie fajnie podróżuje do tej Sycylii. Co ty, koleś, tutaj kombinujesz, co? A, misja wygasła. Mniejsza z tym. Co my tu mamy? Kiepsko z hajsem. Zmarł mi kapłan. O ja. No więc sobie zwerbujemy nowego kapłana, bo tu trzeba krzewić chrześcijaństwo. Znaczy kapłan, to chyba był nawet kardynał. Chociaż nie jestem pewien. Tutaj płodoziemy. Okej. Tutaj łuczarza by trzeba było. Dobra. No nic, moi drodzy, muszę najpierw odpowiednio zadbać o swoje finanse, a dopiero potem możemy inwestować w armię. Dobra, teraz możemy to tutaj zbudować. Ja nie jestem wielkim fanem machin oblężniczych. O, patrzcie, ktoś to zajął, a więc wyruszacie tu, na Kijów. Węgrzy to zajęli, a ja zajmę Ukrainę. Myślę, że będzie spoko. Jak ten koleś tu? Dobra, ty tam masz cały czas drogę wyznaczoną. W sumie to czekaj. Podjedź tu do Palermo, znaczy do Palermo, do Neapolu. Bo tam już chyba są Sycylijczycy. Dobra, na razie kończmy turę. No nie, spokojnie jest dosyć. Nie wiem, co ci Turcy tutaj chcą. Tutaj Egipt. Nowa misja. Mam zwerbować kapłana w Wilnie. No dobra. Czy mogę tutaj zwerbować kapłana w Wilnie? Mogę. Uczyńmy to. 500 florenów dostanę. No dobra. Powiedzmy, że się opłaca. Tutaj kaplicę sobie zrobimy. Tutaj autozarządzanie podatkami cały czas działa. Dobra, tu mamy kapłana. Ty tu masz krzewić chrześcijaństwo. Ile tu jest procent? 81. Teraz tak, tu 93, 91, 13. No dobra, zobaczymy, jak się cała ta sytuacja tutaj rozwinie. Oni tu sporo mają, ale mamy dużo większą armię. Czekajcie, to jest miasto, więc Kijów nam się bardzo przyda. Kijów nam się bardzo przyda. Tu nic nie budujemy. Tu rozbudowujemy drogi. No dobra, kończmy turę. No i zobaczymy, jak się nam tutaj sytuacja rozwinie. Tamta Ruś bardzo mocno się rozrasta. O, tu wenecka armia.
O, ładnie, dostaliśmy pieniądza. Okej, mamy zająć kijów. Bardzo mi miło. Dobra, tu. Targowisko. Najpierw siedzibę władz sobie zróbmy. W Wilnie teraz. Tak, zwerbujmy sobie jednych łuczników. I zbudujmy tu warsztat. Tak jest. No, mamy nowego kapłana. Tak, spoko, spoko. How may I serve? Ech. God serve. Dobra, wyłaź. Krzew tu chrześcijaństwo. Religię katolicką. Podejdź, no. Dobra, moi drodzy, rozpocząć oblężenie. 6 tur będą się tu bronić. Będziemy tu czekać na nich. Może wyjdą. Może wyjdą, a wtedy im dupsko skopiemy. Tu mamy... To jest bizantyjski koleś. Dobra, jesteśmy... Oblegamy Kijów. To jest chyba dobry znak. Dobra, lecimy dalej. O, tu nas armia papieska zatrzymała. Cóż byście chcieli, moi drodzy? Prawa handlowe. A co powiecie jeszcze na sojusz? Przyjęli. Bardzo mi miło. Turcy. Z Turkami raczej sojuszu nie będę podpisywał. No ale nic, zobaczymy. Papier europejski. Dobra, możecie sobie poczytać. Europejczycy w końcu nauczyli się wytwarzać własny papier, a nie tylko pergamin. A więc... nauczyli się wytwarzać papier normalny taki, a nie po prostu zapisywać na kawałku skóry. Dobra. Teraz tak, tutaj... To. Dobrze mi się ładnie, tu mamy łuczników, dobra. Ile tu... Czy tu pisze, jaka jest potrzebna populacja do następnego poziomu? Ojojojoj. Nic z tego. Nic z tego, dobra. O, tu jeszcze by to szło zająć. Jakby tak... Nie, dobra. Kierujemy się bardziej na wschód. Nie chcę się tam za bardzo podbijać ziem w okolicach Niemiec, bo oni to mogą źle odebrać. I będą tylko i wyłącznie problemy z tego powodu. Okej, tu mamy... A, tu jest już nowa prowincja, dobra. Czyli Krym trzeba będzie zająć osobno. No dobra, nie widzę problemów. My tutaj możemy coś zbudować. Mógłbym zbudować to, konstruktora baliz, ale na razie to sobie zostawmy. Dobra, kończmy turę. No i zobaczymy. Co wy tu chcecie? Nie, oni coś tam kombinują, nie podoba mi się to. Dania. O, Francja, Hiszpania. Nie, 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 olewamy ten konflikt. Warsztat karpiarski. Dobra. A, to jest jedyna rzecz, czyli dobra, możemy tutaj coś pobudować. Zrobimy sobie tutaj ten garnizon. Dobra. Polepszone z Cesarstwem Bizantyjskim. Sojusz Strzępa, Hiszpania, Polska. No dobra, tam. Okej. Sire, very good lord. Until morning, lord. Ile tu? 4 tury jeszcze. Dobra, poczekajmy. No co wy chcecie? No, stoicie pod Haliczem i co? Droga zablokowana. Can I help, my lord?
Without question, my lord. At once. Krucjata zakończona sukcesem. Dobra, udało im się zająć Kair. No niech będzie, no. Tylko co mi z tego? Tam jest siedzibę władz. Teraz tak, tutaj targowisko. Co ja tu będę miał? Milicję kuszniczą. No dobra. Milicja miejska. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wrocław dalej? Nic? Chyba trzeba mieć 2000, żeby... Tak, 2000 trzeba mieć, żeby osiągnąć następny poziom. A więc troszkę zbierania jeszcze nas czeka. Jak tu? 84%. Dobra, w 90 parę to pojedziemy bardziej na wschód. Jak tu sytuacja? 26. No, poprawia się, poprawia. Tu 3 tury. Ty, kolego, szukaj tu miasta. O, tu jest. Kafa. No i coś tam mają, ale chyba niewiele. Więc sobie to zajmiemy najwyżej. Dobra, kończmy turę. Lećmy dalej. Okej. Dobra, zaczynamy się odkuwać. Tutaj garnizon zamkowy powstał. Teraz tu sobie stajnie rozbudujemy. Bardzo ładnie. Jak tam? Dwie tury jeszcze. Sire. Tu podejdź. Co oni tu mają? Milicja strzelecka. Brańcy słowiańscy. No dobra. Trzeba to tu wszystko szybko pozajmować, żeby nie dać. Tu są Kazachowie. No nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile tu musicie mieć populacji, żeby mieć następny awansik? 4,5 tysiąca, łożesz. No to poczekacie se trochę. Dobra, lecimy dalej. O, mamy Neapol. Dobrze wiedzieć. Co wy tu kombinujecie, co? Nie, nie chcę was. Będziemy mieli wystarczająco dobrą swoją własnych rycerzy. Nie ma co się tutaj tym przejmować. Zresztą szlachta polska jest bardzo dobrą jednostką. Dobra, zróbmy sobie na razie to, bo jest najtańsze. A jednocześnie może nam się przydać. Nowy kardynał z Mediolanu. Dobra. O, z Bizancją mi się poprawiły relacje. Okej. Okay. Jedziesz bardziej na wschód, kolego. Poszukać, co tam się dzieje. Tu jest Odessa i to będzie nasz port, a więc będziemy mieli Rzeczpospolitą od morza do morza. No naprawdę nie najgorsze. Nie najgorsza wizja. Dobra, kończmy to. Co ci Turcy tu chcą, no? Trochę mnie to niepokoi. Muszę przyznać. O, Kijów się poddał. No dobra. To jest na rękę. Joanici. Zadanie wykonane. 2,5 tysiąca żeśmy dostali. Świetne wieści. Wrocław się w końcu rozrósł. Rozbudujmy go. Tobiasz Petrać się urodził. Zobaczmy. O, ci się dorobili drugiego... Dorobili się synka. No nieźle. No więc słuchajcie, rośnie nam tutaj nowe pokolenie. Ci coś na razie bezdzietnie tutaj. Się nie stara chłopak, no. Dobra. Mamy stajnie. Tu trzeba rozbudować. Zamek. Dobrze. Teraz tak, jak tu sytuacja? Oczywiście drogi budujemy. Dobra, poczekamy chwilę. I ruszymy tu, na kafę.
Coś tu tak nie za bardzo wszyscy są zadowoleni z tego, że zajęliśmy to miasto, ale ej, to jest fajne miasto, bardzo mocno rozbudowane, 3000 mieszkańców. Ile ma Kraków? No, Kraków ma 18,5 tysiąca, ale to miasto jest naprawdę bardzo większe miasto. No, to pisze polska stolica, ale to też jest chyba większe miasto, co nie? A możemy jeszcze w ogóle bardziej rozbudować. Dobra, na razie jest spoko. Na razie jest spoko, dobra. Jak ten koleś tu? Dogadaj się z nimi. Potrzebuję ich hajsu. Bardzo ładnie. Z Sycylią żeśmy się pięknie dogadali. Teraz jeszcze do Duńczyków przydałoby się przejść, myślę. Do Duńczyków. No i zobaczymy. No słuchajcie, na razie bitew mało. Dużo zajmowania, oblężeni. Oblężeń niekończących się bitwami. No ale cóż, taki jest medieval. O, kandydat do adopcji. Król Zbigniew chce go adoptować. No dobra, bierzemy typa. Gildia kupiecka. No dobra, bierzmy ich. Kupców bierzemy. Ale żadnych zakonników. Co wy tu chcecie? Zbuduj kościółek. No dobra, zbudujemy kościółek. Mój król zmarł. Ożeż ty. To niedobra wiadomość. Król Zbigniew jest obecnie. No niestety zmarł. Przyczyn naturalnych. A więc teraz ten koleś został królem. A i on adoptował, ten król Zbigniew, tego kolesia. Kazimierza Stasiaka. No dobra. A więc teraz książę Bolesław jest następcą tronu. To jest Petraś, który też został nie, on się wrzenił w ród królewski. No dobra. Ciekawie to wszystko wygląda. Okej, tu mamy drogi. Teraz tak, tu zbudujmy kopalnię. Chociaż nie, miałem zbudować tu kościółek. Tak więc zbudujemy. Czy my już tu możemy zrekrutować jakieś wojska? Na razie nie. 4 tury do następnego... Ja pierdzielę. No dobra. Sobie tu jest przyrost naturalny. Myślę, że szybciej byłoby ściągnąć wojska z Krakowa. O, tu mamy tą kupiecką milicję. Swoją drogą jest strasznie kiepska. Jak na... tak... Znaczy... kiepscy są w ataku, bo obronę mają całkiem niezłą. Mniej więcej porównywalną z naszymi szlachcicami. Aczkolwiek mogłoby być lepiej. Dobra. Was, moi drodzy, wysyłamy tu, do Kijowa. Tu nam spada ilość mieszkańców? A, już wiem dlaczego, bo nie mam rozbudowanego miasta. Ale dobra, na razie tym się nie będziemy przejmować. Dobra, tu sobie zbudujemy... Dobra, niech będzie to. Strażnica Metropolii. W sumie, co mi szkodzi? Teraz tak, ty koleś, okej, ty wiesz gdzie masz iść. I bardzo dobrze, gdzie jest mój szpieg? Tu jest szpieg. Tu jest, powinna być Moskwa, nie? Nie, Ryazań. Dobra, zobaczymy. Okej, kończmy turę. Oho, 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 Stasiak ma adoratorkę. Dobra, akceptujmy. Zmarł papież. Grzegorz. Gregory. Dobra. Papież wybrany, no, no, no. Mogło wypisać... A! Orlandus. Z jakiego kraju?
Szkoda, że nie pisze. Dobra. Mamy nowego papieża. Bardzo sobie zobaczymy relację. O, on nas lubi bardzo. On jest Węgier. To chyba dlatego nas lubi. Ale nie lubi Hiszpanii, nie lubi Wenecji. Z Portugalii też nie miłuje. Więc no dobra. Zwyczaj to jest tak, że... O, papież było bardzo mi miło. Kościółek tutaj zbudowany. Teraz tak, tu potrzebujemy kopalnię. Teraz tak, o, Wrocław się rozbudował w końcu. Tutaj ratusz miasta poproszę. Teraz tak, tu mamy... Dobra, tu sobie zbudujmy ulepszą łuczników. Tutaj się wszystko ładnie rozbudowuje, okej. To mnie cieszy, w Krakowie oddziały się rekrutują. O, duński kardynał zmarł, jak mi przykro. Zaś lubiny, a więc zobaczmy sobie nasze drzewo genealogiczne. Więc tak, ci się nie umieli postarać o własne dziecko i adoptowali tego typa. Stasiaka, 27-letniego kolesia, który sobie przygruchał Ankę. Teraz tak, ci mają dwójkę dzieci, Gertrudę oraz Janusa. Można powiedzieć, że to jest Janusz. A ci mają Tobiasza. Petracie, dobra. Okej. Czy my tu możemy w końcu się rekrutować? Tylko kapłana. No bez jaj. Ej, to był mój... Gdzie są moi kapłani? Coś się chyba im stało. Dobra, mniejsza z tym. Najważniejsze, żeby te wojska dotarły tutaj jak najszybciej. Żebyśmy mogli zluzować tą armię. Czekajcie, ilu tu ich było? Trzech. No to kurde, na co ja czekam? Bierzemy tak, tych. Całą jazdę weźmiemy. Tych weźmiemy. I tych weźmiemy. Zostawimy tutaj trzy oddziały. Ruszać. Mam nadzieję, że tutaj się nie będą nam buntować za bardzo. A, i to jest... Tu jest nasz król. Dobra, teraz w Krakowie nikogo nie ma. Ciebie, koleś, wysyłam do Krakowa. Tak jest. Dobra, okej. Kończmy turę. Ciekawie. O, patrzcie, z kimś tutaj graniczę. Bizancjum? Z tej strony? To oni się tutaj aż tak rozlali? No ciekawie, ciekawie. O, 2,5 tysiąca florenów dostanę za zajęcie tej osady. Dobra. Ty tu ciśniesz do Duńczyków. No to no, idziesz, Henryk. Dobra. Okej, tu mamy wszystko ogarnięte. Tutaj także. O, tutaj zamek nam się ulepszył bardzo ładnie. Teraz tak, tu byśmy mogli sobie zbudować... No, farmy sobie rozbudujmy. O, zawieszenie broni Mediolan Egipt. Nowy kardynał. Niemiec. Tu kapłana potrzebuję. I tu też będę potrzebował kapłana, no kurde. Dobra. Dobrze, moi drodzy. No nic, myślę sobie, że tutaj zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.